Dzień dobry. Cześć. Czasami można odnieść wrażenie, że pisarze mają wzrok znacznie bardziej ostry od wzroku przeciętnego człowieka i widzą dalej, a także rozumieją więcej z tego, co nas otacza. Sophie Oksanen może być tego doskonałym przykładem. Jej powieść, Psi Park, wydana została w Finlandii w 2019 roku, teraz została przetłumaczona na język polski. Sofia Oksanen należy do tych pisarek, obok twórczości których trudno przejść obojętnie. Dlatego ucieszyła mnie niedawna premiera książki Psi Park. Poprzednio poruszyła mnie jej powieść, gdy zniknęły gołębie. Czytałam ją 7 lat temu, więc długo czekałam na kolejny tytuł. Sofia Oksanen jest bardzo popularną i znaną pisarką o fińsko-estońskich korzeniach. Jej Psi Park pisuje się szczególnie w wydarzenia, jakie mają obecnie miejsce na Ukrainie, ponieważ historia, którą poznajemy, związana jest z sytuacją panującą w tym kraju. Ludzie szukający lepszej przyszłości na Zachodzie to znany temat. Czy będzie to dotyczyło nas Polaków czy Ukraińców, nie jest niczym nowym. Jednak sposób, w jaki opowiada o tym Sofi Oksanen, nieraz nas zaskoczy. Narratorką tej powieści jest kobieta, która zwraca się do kogoś w sposób bezpośredni. Spotyka w Helsinkach w parku znajomą jej osobę. Jest nią Daria. Co je łączy? Obie kobiety pochodzą z Ukrainy i obie stamtąd wyjechały, ponieważ chciały, by ich los, choć trochę był podobny do tego zachodniego, przynajmniej do wersji, jaką wyobrażały sobie. Oglądając zagraniczne filmy czy kolorowe magazyny i katalogi. Historia rozpoczyna się w 2016 roku i tu toczy się współczesny bieg tej opowieści. Jednak narracja nie jest prowadzona chronologicznie. Cofamy się o 10 albo 8 lat i oglądamy losy obu kobiet w różnych ramach czasowych. Główna bohaterka i Daria pracowały w niecodziennej branży, w Polsce zakazanej. Ale dozwolonej na Ukrainie. Olena zajmowała się sprawianiem, że osoby, które z różnych powodów nie mają dzieci, mogą stać się rodzicami. Handel komórkami jajowymi, poszukiwanie surogatek to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Stały za tym wielkie pieniądze i właśnie tutaj zaczynała się korupcja. Bogaci ludzie byli gotowi zapłacić wiele, by spełniło się ich marzenie o pięknym i mądrym potomku. Dlatego dawczynie komórek i zastępcze matki nie mogły być zwyczajne. Musiały posiadać odpowiednie portfolio z nienagannym zdrowiem, bez wad genetycznych w rodzinie. Całe drzewo genealogicznie było preparowane tak, by satysfakcjonowało klienta, a samą branżą zajmowali się ludzie z podciemnej gwiazdy. Łatwe pieniądze dla jednej strony, marzenie o dziecku dla drugiej. Każdy miał wyjść zadowolony, choć istniał jeszcze cały środek osób takich jak Daria i Jolena, które niekoniecznie zaznały szczęścia w związku z tym, czym się zajmowały. Teraz, czyli w 2016 roku, obie kobiety siedzą na ławeczce i przeglądają się rodzonym, a nie własnym dzieciom przychodzącym do parku dla psów. Nie może wyniknąć z tego nic dobrego, jak się łatwo domyślamy. Jednak właśnie to spotkanie pozwala nam poznać drogę kobiet do tego momentu w ich życiu. Jak się znalazły w Helsinkach i z jakiego powodu? Sofie Oksanen pokazuje nam świat, w którym zasady moralne nie są czyste, choć jasne dla każdego. Liczą się pieniądze dla tych, którzy. Parają się tym szemranym interesem. Zachowanie przyszłych rodziców również budzi kontrowersje. Jednak psi park nie porusza jedynie problematyki surogatek oraz kwestii związanej z handle, handlem komórkami jajowymi. Śledząc historię Dari oraz Oleny zaglądamy w niedaleką przeszłość. Autorka pokazuje nam Ukrainę, jakiej nie potrafiliśmy dostrzec do wybuchu wojny. Widzimy świat naznaczony biedą, korupcją i poczuciem beznadziei. Młode kobiety zastają tu brak perspektyw. Jedyne, co mogą by się wyrwać, to bogato wyjść za mąż albo wyjechać. Po drodze mogą jeszcze trafić do szemranej branży, handlu z rogatkami i komórkami jajowymi. Ten sposób mógł na przykład zapewnić im możliwość studiowania. Autorka psiego parku porusza trudne problemy. Choć w żadnej mierze nie jest tendencyjna. Pokazuje losy swoich bohaterek, skupiając się na ich emocjach. Zaburzona chronologia buduje napięcie. Do tego Sofia Oksanen korzysta z konwencji gatunkowych kojarzących się z kryminałem czy thrillerem, co może zaskoczyć wielu czytelników. Nie stawia wielu kropek nad i, zmusza nas do ciężkiej pracy, i część historii musimy sami sobie dopowiedzieć. Oglądamy sytuację panującą na Odzyskującej wolność Ukrainie i tej z 2014 roku, ale z perspektywy kobiet, ich doświadczeń i tego, jakich muszą dokonać wyborów. Widzimy, do czego zmusza ich sytuacja, w jakiej się znalazły. Matki oraz córki walczą o przetrwanie, ale mają tylko siebie nawzajem. Ich beznadziejne położenie sprawia, że czujemy się przytłoczeni, a smutek pogłębia fakt, jak łatwo było bohaterkom stracić długo budowaną stabilizację. Uważam, że Psi Park to świetnie napisana i poruszająca książka, dzięki której możemy trochę lepiej poznać swoich sąsiadów z za wschodniej granicy. Myślę, że Psi Park będzie jedną z ważniejszych książek tego roku, dlatego zachęcam do sięgania po ten ważny tytuł. Na zakończenie dodam, że książkę przetłumaczyła Katarzyna Niszewska. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do dodawania łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć.